Drewniany kościół z Łososiny Dolnej został wykonany w 1739 roku, kiedy w miejscowości wybudowano nowy murowany kościół. Zdecydowano, że starą drewnianą świątynię przeniesie się do Sądeckiego Parku Etnograficznego. Kościół wewnątrz ma bardzo ciekawą dekorację. W prezbiterium, czyli w części przeznaczonej dla kapłana, który sprawuje mszę świętą, znajduje się ołtarz główny. W jego środkowej części widnieje grupa ukrzyżowania, czyli figura Chrystusa na środku ukrzyżowanego oraz po jednej stronie święty Jan, a po drugiej stronie święta Maria Magdalena. W sumie w kościele ołtarzy jest 5 i są barokowe, to znaczy, że zostały wykonane w bardzo dekoracyjnym stylu, mają dużo bogatych zdobień i sporo elementów jest pomalowana na złoto. Kościół wewnątrz zdobi bogata polichromia, czyli dekoracja malarska, malowidła wykonane zarówno na ścianach świątyni, jak i na suficie. Na bielonych, czyli malowanych na biało ścianach znajdują się między innymi dekoracje przedstawiające grupę różnych świętych postaci, a w prezbiterium, czyli tej części przeznaczonej dla kapłana, znajduje się bardzo ciekawa dekoracja, która z jednej strony ma bardzo zdobiony ornament. Ornament, czyli taki w tym wypadku pas złożony z powtarzających się elementów niewielkich rozmiarów, które przypominają na przykład kwiaty bądź figury geometryczne. I w części środkowej tego malowidła znajduje się przedstawienie Matki Bożej odzianej w zielony płaszcz i żółtą suknię, która siedzi na chmurze i trzyma na swoich kolanach małe dzieciątko ubrane w białą szatę. Poniżej znajduje się niewielkich rozmiarów rysunek przedstawiający Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie, a obok dwie postaci ubranych w żółte płaszcze papieży. Bardzo bogato zdobiony jest również sufit w nawie kościoła, czyli w tej głównej części na samym środku, i on również posiada wspomnianą już wcześniej dekorację złożoną z kolorowych, barwnych pasów, na których pojawiają się elementy takie dekoracyjne w postaci kwiatów, różnego rodzaju figur geometrycznych, a na samym środku w polu owalnym znajduje się przedstawienie składające się z kilku osób. Na samym środku jest Chrystus frasobliwy, a dookoła niego kilku świętych, między innymi święta Kinga. Polichromię zaprojektowała Maria Richter, sądecka malarka i artystka, która zajmowała się tworzeniem właśnie projektów do dekoracji kościołów. Była także malarką, tworzyła obrazy, natomiast wykonali ją w 1966 roku Tadeusz i Zofia Knaus. W kościele znajdują się też bardzo ciekawe konfesjonały, czyli miejsca, w których osoby przychodziły i spowiadały się ze swoich grzechów kapłanowi, i one są bardzo bogato zdobione ciekawym malowidłem, ponieważ konfesjonały są dwa. Jeden z nich został przeznaczony do spowiadania kobiet, a drugi do spowiadania mężczyzn. Dlatego dekoracja malarska różni się od siebie. Część przeznaczona dla kobiet została ozdobiona między innymi wizerunkiem świętej Marii Magdaleny, natomiast część przeznaczona dla mężczyzn została ozdobiona wizerunkiem szlachcica. Natomiast i w jednym, i w drugim konfesjonale główną postacią, która zdobi malowidło, jest święty Jan Nepomucen. Był to święty, który był patronem między innymi dobrej spowiedzi. W 2004 roku kościół został rekonsekrowany. Oznacza to, że ponownie odbywają się w nim msze święte. W muzeum organizowane są różne uroczystości, takie jak Niedziela Palmowa, Pasterka w Boże Narodzenie czy okazjonalnie śluby.